Hej kochani, tutaj Szeci, dzisiaj przychodzę do Was z zapowiedziami kwietnia. Starałam się mocno ograniczać, jak zwykle zresztą, wyszło jak wyszło, ale mamy kilka naprawdę ciekawych premier, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja Wam generalnie pokazuję tylko to, co mnie zainteresowało, a to jest oczywiście bardzo subiektywny przegląd kwietniowych nowości, ale jest kilka ciekawych wznowień. Bo myślę, że tutaj może nie to, że wznowienia wiodą prym, ale generalnie wychodzą wznowienia dworów Sary J. Maas. Tutaj ich może Wam nie pokazuję, bo aż tak się nie jaram tymi wznowieniami, bo nie jestem fanką tych okładek. Ja rozumiem jakby, że Sara J. Maas je bardzo lubi, to są jej ulubione okładki i ona chce mieć to ujednolicone w całej Europie. A mnie się nie podobają, no ale jak ktoś generalnie nie ma starych wydań dworów albo temu się podobają, no to będzie miał szansę sobie zakupić. Natomiast oczywiście to, co mnie jara, to jest wznowienie w tym nowym wydaniu specjalnym kolejnych tomów Szkolnego Tronu, także już będę miała całość na półce, czyli mamy finałowy tom Królestwo Popiołów, no i mamy zestaw nowelek, czyli Zabójczynie. No i doskonale wiecie, że ja kocham Sarę J. Maas i mam to wznowienie w tym wydaniu specjalnym i sobie właśnie w tym wydaniu robię ten reread i jestem jakby jak zwykle zachwycona, bo jakże mogłoby być inaczej, więc Sara J. Maas w tym miesiącu od Uroborosa no daje radę, myślę, że tam sporo tego jest, natomiast Uroboros wydaje też jeszcze dwie, wydaje mi się, dosyć ciekawe książki, chociaż na przykład tej, Tron Królowej Słońca, trochę się obawiam, ponieważ mamy tutaj po raz kolejny jakby, gdzie to już się przejawiało chyba wielokrotnie ostatnio w literaturze, a nawet nie tylko ostatnio, mamy motyw turnieju, gdzie 10 kobiet będzie rywalizować o tytuł żony króla. I oczywiście wiecie, śmiertelny turniej, rywalizacja i tak dalej. I to mi trochę przypomina rywalki, chociaż tam nie było takich śmiertelnych i niebezpiecznych motywów, więc może tutaj będzie troszeczkę inaczej, ale ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, ten motyw turnieju robi się jakby coraz bardziej popularny. Ja nie wiem, wracamy do motywu Igrzysk Śmierci, czy o co chodzi? Więc mam tutaj pewne obawy względem tej książki, że to nie będzie nic specjalnego, ale z kolei może być, wiecie, ten motyw takich dworskich intryg. Mam nadzieję, że będą ciekawi chociaż bohaterowie, że jak mamy motyw takiego niebezpiecznego turnieju, to będzie chociaż dobra, harda bohaterka. No ale zobaczymy. Nie chcę się źle nastawiać. Książka wydaje się być ciekawa, ma piękną złotą okładkę, chociaż nie mierzy się to z księżycowym miastem, więc zobaczymy. Ale książką, która wydaje mi się być mega interesująca i ciekawa i dosyć oryginalna, jest Księga Drzwi, gdzie mamy do czynienia z historią kobiety, która pracuje w księgarni i niby wszystko wygląda spoko, dopóki jakiś taki ekscentryczny chłop nie zostawia jej magicznej księgi. I pojawia się cały właśnie potem motyw historii niebezpiecznej, pełnej zakazanych magicznych ksiąg. Ja kocham takie klimaty, bo to jest, wiecie, co może być lepszego dla książkoholika niż książka o książkach, nie? Jeszcze jak do tego jest fantastyka, jeżeli do tego mamy jakieś właśnie takie magiczne elementy, myślę, że będzie tutaj mnóstwo tajemnic, spisków, intryg i zaskakujących zwrotów akcji, no to ja to biorę, nie? Tak to się zapowiada, póki co zapowiada się bardzo oryginalnie i bardzo ciekawie, więc mam nadzieję, że też takowe będzie. Miejmy nadzieję. Wychodzą, słuchajcie, albo nie, może sobie te dwie popularno-naukowe zostawimy na koniec, żeby nie mieszać. Mamy Uroborosa, no to odejdźmy na chwilę może od tej fantastyki i pojawia się książka Adwokat Diabła. I uwaga, nie mylić z tym Adwokatem Diabła, o którym od razu wszyscy pomyśleli, tak jak ja. To jest książka Steve'a Cavanagha, ja chyba czytałam jakąś jego książkę, chyba 13, tak mi się wydaje. To jest jakby kolejny tom przygód jednego bohatera, ale wydaje mi się, że można te historie czytać tak naprawdę osobno, ponieważ każda z nich to jest jakby osobna sprawa. No i tutaj ten główny bohater będzie się mierzył z prokuratorem, który jakby wygrywa każdą sprawę i będzie starał się, główny bohater, wybronić człowieka oskarżanego niesłusznie o morderstwo, natomiast będzie miał godnego ku sobie przeciwnika, prokuratora, który po prostu jest no okrutny i zawsze wygrywa, ponieważ dąży po trupach do celu. Zapowiada się dosyć ciekawie, ja lubię takie klimaty, zresztą zawsze musi być jakiś kryminał albo thriller w miesiącu do przeczytania, więc akurat padło tym razem na ten. No ale wychodzi też wznowienie książki Grahama Mastertona, Drapieżcy. Bardzo mi się podobają te nowe okładki z tych wznowień Grahama Mastertona generalnie. I tu mamy historię o nawiedzonym domu, gdzie są jakieś dziwne, tajemnicze oczywiście rzeczy. Będzie motyw remontu tego zakazanego domu, nawiedzonego domu. Więc trochę to przypomina na przykład ostatnio, nie? Była taka książka jak sprzedać nawiedzony dom. Też ostatnio był Szpital Filomeny o nawiedzonym budynku, więc jakby kręcimy się tutaj w podobnych klimatach. Ale ja Grahama Mastertona generalnie lubię, więc chętnie sobie przeczytam.
Wychodzi też fajna książka Szkarłatna Ćma i to jest książka o czarownicach, dlatego ja tutaj czuję się już urzucona, bo ja kocham motyw czarownic w fantastyce. I nawet jakoś specjalnie się nie wgłębiałam tutaj w fabułę, chociaż trochę mi przypomina chyba Księgę Wszystkich Dusz. Mamy motyw dziewczyny, która pochodzi z rodu czarownic i poprzysięgła swojemu ojcu, że zemści się na zgromadzeniu, więc będzie mnóstwo spisków, znowu intryg, ale mam nadzieję, że motyw czarownic będzie po prostu fajnie poprowadzony. Książka generalnie wychodzi i w wydaniu specjalnym, które wam pokazuję, bo mi się bardziej podoba, i w wydaniu normalnym. Obydwa są całkiem ładne, ale ja jednak jestem trochę fanką okładkową sroką i brzegową już teraz sroką, więc myślę, że jak będę się miała skusić na tę książkę, no to w tym wydaniu specjalnym. No i w pięknym wydaniu specjalnym, słuchajcie, wychodzi też Furyborn, zrodzona z Furii. Tutaj mamy motyw dwóch królowych, dworskich intryg, takie właśnie, słuchajcie, klimaty, więc też wydaje się, że to będzie nic nowego, ale ja gdzieś tą książkę już miałam na oku od jakiegoś czasu, chyba od jej zagranicznej premiery. I nawet miałam ją chyba zamawiać, jak dobrze pamiętam, kiedyś po angielsku, ale w końcu jakoś zwątpiłam, nie mam pojęcia dlaczego. I w sumie może całkiem dobrze, bo naprawdę uważam, że to wydanie tutaj specjalne jest mega ładne. Widziałam już gdzieś tam, że niektórzy ją podostawali od wydawnictwa i wygląda przepięknie. I mam nadzieję, że fabuła będzie naprawdę urzekająca. Ale kolejna książka, słuchajcie, o czarownicach, która wychodzi, to jest Sabat Kości i piękna okładka, mega mi się podoba, jest niesamowicie klimatyczna, też właśnie mamy motyw czarownic, natomiast trochę mam tutaj obawy, dlatego że czytałam sobie opinie na Goodreads tej książki i nie są jakoś super. W ogóle, co, a ty, synku, tam cały czas siedziałeś, myszko? No? Czemu nikt, mamo, nie wydaje książek o kotkach? A czemu o kotkach takich pięknych jak ja nie ma książek? Synku, bo nie ma słów, żeby opisać, jaki ty jesteś piękny i cudowny. I głupiutki. Ale mój. Dobrze, siadaj sobie tutaj z mamą. No i tak, i sprawdziłam sobie ją na Goodreads, bo w ogóle gdzieś na Amazonie mi się wyświetliło wydanie jej zagraniczne. Też jest piękne, z barwionymi brzegami i w ogóle. Natomiast gdzieś ta ocena tam jest chyba oscyluje około 3,5-3,6. Więc no szału nie ma i trochę mam tutaj obawy względem tej książki, ale jeżeli się nadarzy okazja, no to chętnie przeczytam, bo tak jak mówię, ja cierpię wiecznie na niedobór historii o czarownicach. A kto wie, może mi się spodoba. Ja niejednokrotnie już miałam tak, że książka, która ma słabe oceny, mnie się na przykład dużo bardziej podobała niż większości, więc nie chcę się od razu tak negatywnie trochę nastawiać. Ale wychodzi też, słuchajcie, kolejne jakby retelling mitu greckiego. Tym razem mamy mit o Herkulesie i wydaje mi się, że nawet to nie jest tyle, co taki retelling, co ta książka jest opisywana jako historia jakby osób... Myszko, a co ty tutaj robisz teraz? Zostaw tego kwiatka. Historia osób, które były blisko z Herkulesem, na przykład jego matki, żony, tam człowieka, który obserwował jego rozwój i bitwy, więc może to być zupełnie jakby inna perspektywa, zupełnie inne ujęcie tego mitu o Herkulesie. Generalnie takie książki, które nawiązują do tej mitologii greckiej, też są ostatnio dosyć popularne. Ja już sporo z nich czytałam tak naprawdę i podobają mi się, ale dlatego, że ja po prostu lubię nawiązania do mitologii, więc dlatego też tutaj ten Herk się znalazł, ponieważ lubię takie klimaty. No i mamy jeszcze jedno wznowienie, na które się mega jaram i po prostu mega się cieszę, bo wychodzi wznowienie Red Rising, Czerwony Świt, wydawnictwo MAG. I słuchajcie, czytałam sobie komentarze pod zapowiedzią tego, bo zrobią to wydanie w twardej oprawie, z taką okładką jedną z. U nas w Polsce ta książka była wydawana przez Drageus jakiś czas temu, ale zaprzestali po 3 tomach i ja też skończyłam na tych 3 tomach ją czytać. Mam kolejny, 4. i 5 po angielsku, ale jakby jeszcze nie miałam czasu po nie sięgnąć, bo są dosyć takie też grubaśne, ale Mac tutaj mówi, że wyda wszystko. Ja im wierzę, bo oni jednak raczej dotrzymują takich obietnic. No ale wracając do tych komentarzy, wiecie, są tam zrobione barwione brzegi. No i czytam te komentarze, że o Boże, fantastyka, a takie babskie wydanie, po co te barwione brzegi? No i teraz przez was nie kupię tej książki, a nawet chciałem przeczytać, ale to takie babskie i tak dalej. Mówię, serio? Jak ja bym, słuchajcie, chciała mieć w życiu tylko takie problemy, że wydawnictwo zrobiło książkę z barwionymi brzegami i teraz cały świat musi wiedzieć o tym, że ja jej nie przeczytam, bo ma barwione brzegi, a to jest babskie.
w ogóle what the fuck, nie? To jest... Ja się cieszę, że jest znowienie i mimo, że mam poprzednie wydanie na półce, to zapewne sobie zakupię, bo uważam, że ta historia jest przegenialna i serdecznie Wam polecam. Jeżeli nie czytaliście Red Rising w starym wydaniu, to koniecznie zainwestujcie w to wydanie, bo jest świetne. Synu, jak ty się tam znalazłeś i dlaczego? I zejdź stamtąd. Muszę ściągnąć syna z mebli. Ty cierpisz na ADHD. Masz po prostu motorek w dupie. Ty masz wiecznie po prostu naładowane akumulatory, synu. To powinno się leczyć. Pójdziemy do wujka weterynarza, że masz ADHD i ma ci wyłączyć coś w mózgu. Zacznij myśleć. Używaj tego małego orzeszka, który tam jest. Mama cię bardzo kocha. Bardzo cię kocha. Naprawdę. Jesteś przekochanym kotkiem. Opowiemy jeszcze o dwóch książkach, bo wydaje mi się, że zostały, słuchajcie, tylko dwie. Nie, cztery. Boże święty, tyle się człowiek nagada. Wychodzą, słuchajcie, dwie książki jeszcze z serii Wehikuł Czasu od wydawnictwa Rebis. Pierwsza to jest powtórka o przeżywaniu życia na nowo. Główny bohater umiera na zawał serca, ale budzi się po jakimś czasie i znowu ma 18 lat i może przeżyć swoje życie na nowo. Natomiast czy je przeżyje dobrze, czy nie? To się dopiero okaże, jak sięgniemy po książkę. No i wychodzi też rękopis Hopkinsa. To jest historia jakby o zagładzie cywilizacji, ponieważ kilkaset chyba lat, nie pamiętam, słuchajcie, teraz mam syna wszędzie. Po zagładzie, po upadku cywilizacji właśnie jedna taka grupa badawczo-zwiadowcza odkrywa rękopis Hopkinsa i to jest właśnie taki dziennik z tej zagłady ludzkości, więc może być dosyć ciekawie. Podobno ma być też dosyć humorystycznie, więc jestem ciekawa, jak można tą apokalipsę z takim humorem połączyć. Zobaczymy. Ja generalnie zawsze sięgam po wszystko z serii Wehikuł Czasu, uwielbiam, więc na pewno sobie przeczytam. No a na koniec, słuchajcie, zostawiam dwie książki popularno-naukowe i nie wiem, która mnie jara bardziej. Pierwsza to jest Nie tylko Homo sapiens. Obydwie są, znaczy ta jest może bardziej ewolucyjna, która będzie pokazywać związki pomiędzy różnymi jakby etapami ewolucji człowieka, czyli wiecie, mamy Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens i tak dalej, ale nie tylko. Jakby wszystkie nowe odkrycia, nowe badania, które pokażą, jak wyglądała ta ewolucja człowieka jako gatunku, więc to może być naprawdę fajne i interesujące. Ja uwielbiam takie klimaty. A druga książka jest też czymś, czym się niesamowicie jaram. Klucz do nieśmiertelności. Tutaj jestem przekonana, że będzie mnóstwo ciekawostek. Synu, dalej cię mam w łuzi. Jak się ktoś zastanawia, jak sobie radzę z sierścią przy trzech kotach, to odpowiadam. Nie radzę sobie. Totalnie sobie nie radzę. Jak macie do polecenia genialny odkurzacz bezprzewodowy pionowy, to dajcie znać w komentarzu, bo właśnie się za takim rozglądam, bo mój obecny już dogorywa. On też nie daje rady generalnie z tą sierścią. Ale wracając do Klucza do nieśmiertelności, jestem pewna, że tutaj będzie mnóstwo ciekawostek i interesujących informacji. Książka o tym, jak żyć wiecznie, może nie wiecznie, ale długo. I w zdrowiu i w szczęściu, bo to jeszcze tutaj jest sedno. Nie liczy się tylko długość życia, ale również jego jakość. Z tego co wiem, ma tutaj być co nieco o jakby gatunkach ekstremalnych, które charakteryzują się bardzo długą, jakby bardzo długą linią życia, długim życiem po prostu. O takich różnych środowiskach, o grupach ludzi, którzy na przykład żyją w danych miejscach na Ziemi i właśnie też charakteryzują się tym, że żyją dłużej niż przeciętny człowiek. Na pewno będzie coś, musi być uważam, jako genetyk, o telomerach, o telomerazie, o tym jak właśnie wygląda życie komórki pod tym względem. Więc tutaj jestem naprawdę zaintrygowana i mam nadzieję, że ta książka naprawdę będzie świetna, ale wydaje mi się, że tak, bo Copernicus Center Press wydaje naprawdę bardzo fajne książki popularno-naukowe. Dajcie znać w komentarzu, czy któraś z tych nowości, zapowiedzi Was zainteresowała, albo napiszcie, na co wyczekacie w tym miesiącu. Do zobaczenia, cześć!